Mam 6 lat, chcę do szkoły. To hasło kampanii informacyjnej, którą Urząd Miasta kieruje do rodziców 6-latków. Szanowni Państwo, jeśli macie dziecko, które ma 6 lat, to warto zastanowić się, czy ten 6-latek, który jest dla Was najważniejszy na świecie, jest już przygotowany do tego, żeby pójść do szkoły, czy też warto, żeby jeszcze rok został w przedszkolu. Każdy rodzic 6-latka ma dzisiaj taki wybór i może wybrać to, co według niego, ewentualnie jeśli poprosi o konsultację specjalistów, co według specjalistów jest dla tego 6-latka rzeczywiście najlepsze. My chcemy jako miasto poinformować, nasze szkoły są przygotowane do przyjęcia 6-latków do szkoły. Już od kilku lat rzeczywiście przystosowaliśmy sale lekcyjne, świetlice, a także otoczenie szkół właśnie do tego, by w naszych szkołach mogły bezpiecznie rozpocząć swoją przygodę edukacyjną 6-latki. Jak zdradził w rozmowie z nami Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta Płocka, wszystkie szkoły podstawowe są należycie przygotowane nie tylko do przyjęcia 6-latków, lecz wszystkich uczniów. Placówki są wyposażone w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, a o właściwą naukę zadba wykwalifikowana kadra. W Płocku mamy 16 szkół podstawowych. Wszystkie są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia pierwszoklasistów, w tym również 6-latków. W 14 z tych 16 przy tych szkołach są takie nowoczesne place zabaw wykonane w ramach realizacji projektu Radosna Szkoła. We wszystkich szkołach są świetlice szkolne, w 6 z nich są specjalne świetlice dla tych dzieci najmłodszych. Zajęcia dla klas 1-3 odbywają się w wydzielonej części szkoły. W każdej szkole jest stołówka szkolna, znaczy nie ma w dwóch, ale tam obiady są, posiłki są dowożone. W pozostałych szkołach jest stołówka szkolna. Szkoły są wyposażone w nowoczesny sprzęt, pomocy dydaktyczne. Także naprawdę szkoła jest bardzo dobrze, wszystkie szkoły w Polsce są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia pierwszoklasistów, w tym 6-latków. No i też trzeba podkreślić naszą kadrę nauczającą. Panie nauczycielki są dobrymi fachowcami, dobrze wykształconymi. Naprawdę jest wszystko przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Przykładem takiej szkoły jest placówka mieszcząca się przy ulicy Chopina. Szkoła podstawowa nr 21, która otrzymała certyfikat przyjaznej 6-latkom, posiada specjalnie przygotowaną infrastrukturę, by zapewnić 6-latkom idealne warunki do nauki, często poprzez zabawę. Myślę, że nikogo nie powinno zaskoczyć to, że do przyjęcia 6-latków, a w ogóle dzieci do klas pierwszych, przygotowaliśmy się od wielu lat. Zresztą 6-latek w szkole nie jest czymś zupełnie nowym. Natomiast do niedawna obowiązujące przepisy powodowały, że rok rocznie musieliśmy wzbogacać szkołę o pewne urządzenia typu ławki, przyrządy do sali gimnastycznej i tak dalej, a co więcej, dostosowywać szkołę do głównie gabarytów i wielkości dzieci. W szkole podstawowej nr 21 do potrzeb pierwszoklasistów, w tym i 6-latków, przystosowano całe skrzydło. W tak zwanym inkubatorze znajdują się m.in. sale do nauki oraz sala gimnastyczna, odpowiednio dla potrzeb pierwszoklasistów przygotowana. Wszystkie dzieci, które przychodzą do szkoły, do pierwszej klasy, trafiają do pomieszczenia, które my technicznie i tutaj trochę żartobliwie nazywamy inkubatorem. Jest to nie mniej, nie więcej, tylko wyodrębniony zupełnie segment, gdzie jest osobna sala gimnastyczna, osobny węzeł sanitarny i klasy. Klasy oczywiście wszystkie są przygotowane zgodnie ze sztuką, czyli jest tam część do zabawy oraz część do nauki. Co więcej, z części tych klas jest bezpośrednie wyjście do tak zwanego dużego placu zabaw na zewnątrz, ponieważ no nie wszyscy o tym wiedzą, ale dzieci w klasach pierwszych mają tak ułożony plan nauczania i w ogóle program nauczania, że jest to często zabawa, jest to często nauka, a często przeplata się naukę z zabawą w taki sposób, żeby nauka albo zabawa była jednocześnie nauką. Podobnie przygotowane do przyjęcia 6-latków są i inne placówki w Płocku. We wszystkich podstawówkach są zorganizowane miejsca do zabaw, w każdej ze szkół jest świetlica, a w wielu placówkach także oddzielna świetlica dla najmłodszych. Co więcej, dodatkowym argumentem za posłaniem dziecka 6-letniego do szkoły jest fakt, że będzie to na pewno mniej liczny rocznik, a więc w przyszłości dzieciom będzie łatwiej dostać się do renomowanej uczelni.
Warto jednak pamiętać, że to ostatecznie rodzice mają wybór. Ważne jednak, by ten był dokonywany świadomie, z poczuciem, że dzieci sześcioletnie mogą bezpiecznie uczęszczać na zajęcia do płockich szkół.